W dzisiejszym odcinku. Ja byłem zapalonym outlookowcem z bazą danych lokalnie, bo przecież nic nie może wyciec i tak dalej. I widziałem, jak dużo mi dało takie uwolnienie się od tego myślenia. Myśmy ten arkusz chyba w 180 jakoś tak egzemplarzach sprzedali w pierwszym roku. I byliśmy na studiach i myśleliśmy, że tak będzie zawsze. I pamiętam, jak dzwoni jeden klient i mówi, że ile będzie licencja za rok kosztować. Ja mówię, że to jest bezterminowa, że nie będzie już za rok, że po prostu kupił i ma. A on to na czym będziecie zarabiać za rok? To nie to. I myślałem, że startupy tak właśnie działają, że chodzą i opadają jakieś takie banialuki o tym, co można robić. Tak, powiem więcej. Gdybym miał tą wiedzę, którą mam obecnie i postanowił założyć firmę, to nigdy bym się na założenie firmy nie zdecydował. Mnie bardzo orzeźwiło, bo ja przyszedłem jako wielki przedsiębiorca do banku po pożyczkę gotówkową i nagle słyszę, że nie mam zdolności. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości. Witamy Cię w kolejnym odcinku Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Mateusz Klubczyński. Cześć Mateuszu. Cześć. Cześć. Znamy się, mamy wiele wspólnego tak naprawdę. Startowaliśmy podobnie, 14 lat, prawda? Mhm. Czyli 14 lat za nami prowadzenia firmy. Mało tego, połączył nas inkubator. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Poznania. Tam się poznaliśmy, tam zaczęliśmy gdzieś tam kooperować, współpracować. Ty generalnie można powiedzieć, że poszedłeś w stronę ścieżki prawniczej, a potem... Zawróciłem. Tak, zawróciłeś. Tak. Postanowiłeś jednak obrać tą biznesową. Mhm. Tak przewrotnie. Też oczywiście publikujesz artykuły, między innymi to ci zostało chyba w BEK, nie tylko. Znaczy teraz mniej, ale tak. Prowadzisz firmę Kurulis, damy link w opisie do tego, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak go temat zainteresuje. Działacie w obszarze też podobnym do nas, może macie inne grupy odbiorców oczywiście, ale zamówienia publiczne, rynek nie jest wam obcy, gdyż działacie w obszarze bardziej finansów, bardziej w zamówieniach publicznych, natomiast jednak dużo cech wspólnych. Też podobną drogę wydaje mi się przechodziliśmy, bo my też szukaliśmy swojego miejsca, szliśmy bardziej w biznes, my również od biznesu zaczęliśmy, od konsultingu, od doradztwa, również to przechodziliśmy. Tak, ty mówiłeś o niektórych rzeczach w 2016, 2017, że doszliście do tego, że trzeba odciąć pewne nogi. Ja tak słuchałem, tak we mnie to pracowało, mówię, kurczę, ale mają efekty, ale spokojnie, ja tam mam jeszcze unikornę na obszarze widzenia i tak sobie myślałem, że ja tam zrobię to po swojemu, a teraz wracamy jednak do ścieżki tej, którą trochę wytyczyłeś. Więc doszliśmy do tych samych wniosków w podobnym czasie, ale później. Spoko, ale to jest tak, że to się przenika, bo my wtedy dużo od was zbieraliśmy inspiracji tych doradczych konsultingowych. Potem staraliśmy się zamieniać to jakby produktu powszechnego, żeby dostarczać. Dokładnie. Więc to jest tak, że myślę, że startupy, bo tak się też powinniśmy nazywać, biorą od siebie. Bo dla mnie tak, zdecydowanie. Też startup jest takim pojęciem, prawda? A dopiero jak się przeprosiłem z tym pojęciem, to zaczął działać. Tak, my też się określamy jako startup. Ja przynajmniej tak to określam, dlatego że my cały czas szukamy swojego miejsca. Mhm. Ten, na którym jesteśmy, jest dla nas za mały, żeby dać nam możliwość rozwoju na taki, jaki zasługujemy. Mhm. Więc jakby cały czas musimy tworzyć, chcemy tworzyć, bo to jest determinant jakby tego, tej ambicji, którą też mamy, jak powiedzieliśmy, tworzyć sobie obszary, w których dajemy wartość dodaną, nie? Że nie, że jesteśmy, że tam będziemy tylko na takim, tylko taki, który daje wartość tej grupie, na którym rynku jesteśmy, ale dające nam kolejny rozwój. Wy działacie też podobnie. Tak. Postawiliśmy sobie taki misyjny trochę charakter ostatnio. W sensie długo żeśmy pracowali, myślę, że 4 lata chodziłem z czymś, jak zdefiniować misję. Ja sobie ją roboczo nazywałem, że chcemy zgoogletyzować urzędy. Pojawiło mi się to jako idea w momencie, kiedy myśmy do firmy kupili Google G Suite, wtedy, do dzisiaj się nazywa Google Workspace. Pomyślałem, że ten
proces wejścia, jakby sposób działania, wymienność informacji, która jest taka nienachalna i pozwala ci zrobić w każdej przestrzeni jakieś tam działanie, jest bardzo fajne i że chcielibyśmy, nie mówię teraz o narzędziach biurowych tam do pisania czy jakichś Excelach, tylko dawać dobre narzędzia, które są współpracują, które są totalnie użyteczne, które od pierwszego uruchomienia pokazują ci, jak przejść jakiś proces. I tak rozumiałem naszą misję, bo uważałem, że to powoduje, widziałem, jakie zmiany to u nas wywołało, przejście takie chmurowe w doskonałe narzędzia. Wywołało dziesiątki zmian. Ojej, może o produktach. Ja byłem zapalonym outlookowcem z bazą danych lokalnie, bo przecież nic nie może wyciec i tak dalej. I widziałem, jak dużo mi dało takie uwolnienie się od tego myślenia, że nagle na telefonie ja nie muszę pobierać jakiejś tam dodatkowej paczki, żeby mieć to wszystko ze sobą. Tylko jak mam czas w tramwaju, to mogę spojrzeć na maila, albo nie muszę, nie? I bardzo chcieliśmy coś takiego oddać, ale no teraz powiedz komuś w urzędzie, że naszą misją jest googletyzacja, czy tam wizją googletyzacja urzędu. Nie, totalnie nie, więc długo z tym chodzimy i jesteśmy na takim etapie, że zaraz będzie rebranding, będziemy sobie to wszystko na nowo publikować niejako, ale wiemy, co chcemy robić. To jest właśnie to, w sensie mała aplikacja, które rozwiązują pojedyncze problemy i chcemy tego zrobić dużo, bo wierzę, że jak na dobrych narzędziach pracujesz, to sam jesteś mniej zestresowany, sam jesteś mniej wkurzający się, bo widzisz, że nie musisz głupiej roboty robić. Nie? Ja kiedyś ludziom kazałem na starym CRM-ie działać, no i po miesiącu najczęściej nic nie było na nowo tam wrzucone. Jak dostaliśmy CRM-a, który sam sobie z tym radzi. Podpina się pod maila i sam sobie ściąga, bardzo dobrze maczuje do spraw maile, no to problemy zniknęły. Czyli wystarczy dostać dobre narzędzia i to jest moja taka ambicja, żeby dawać dobre narzędzia, które się domyślają za ciebie, co chcesz zrobić. A myślę, że w administracji publicznej ich brakuje. Bo cały czas jeszcze mamy takie narzędzia z tego pierwszego rzutu, tak? Czyli to odpowiedniki lat 90. Dużo tego jest. Nie mówię, że to źle, bo są już stabilne i tak dalej, ale uważam, że z użytecznością jest jeszcze daleko tam. Prawda. A co było takim początkiem? Jakbyśmy się cofnęli te 14 lat, co było inspiracją w ogóle do założenia? Ja zawsze chciałem coś robić, coś w sensie. Tak w ogóle jak na studiach pracowałem przez chwilę jako kelner, to zauważyłem, że bardzo jest mi trudno pracować pod kimś. Szczególnie jak widzę jakieś, ja mam takie coś, że muszę powiedzieć, jak coś mnie boli i to się bardzo rzadko komuś się to podoba, jeżeli jest nad tobą. Więc dosyć szybko chciałem zrobić coś na swój rachunek. Miałem taką potrzebę, de facto od liceum, ja już w liceum próbowałem jakąś pierwszą rzecz zrobić. Za 300 zł próbowaliśmy postawić startup, taki odpowiednik BlaBlaCara dzisiejszego, ale no pominmy jakby, jak nam to wyszło, ale już się testowałem na takim poziomie, żeby coś zbudować w ogóle. Więc od razu założyłem, że chciałbym spróbować czegoś swojego. Byłem na studiach ekonomicznych i one dają dosyć szeroki ogląd, w sensie tak uważam i uważam, że dobrze wybrałem ten kierunek, a tam ciągło mnie w sektor publiczny, może trochę z tego, żeby sobie z tatą podyskutować w domu, który w tej branży pracował, lubiłem go tak zaginać trochę rzeczami, bardzo mnie to ciągło i bardzo nie lubiłem tego, że prawie wszyscy na naszych studiach chcą coś robić z giełdą albo z bankowością, strasznie to było takie, wiesz, masz 200 osób i praktycznie każda mówi albo jedno, albo drugie i od razu chciałem robić trochę coś innego, a w sektor publiczny mało osób chciało iść, więc miałem taką potrzebę, żeby się sprawdzić, no i postanowiłem, ja pamiętam jeszcze takie jedne ćwiczenia, kiedy na integrację europejskiej ćwiczyłem, więc jeszcze jak byłem na uczelni we Wrocławiu wtedy, to tak fajnie opowiedział, że jak wygląda taki proces budowy autostrady z dofinansowaniem, jaki etap zabiera studium wykonalności, w sensie, że to są te doradcy, którzy to opracowują, mówię, wow, super byłoby to liczyć, takie duże projekty robić, nie? To mnie strasznie zainspirowało, że konsulting może być czymś fajnym, że zmieniasz trochę rzeczywistość, dajesz wartość dodaną, dużo zarabiasz na tym, w sensie jako projekty i to było takie pierwsze światełko, które chciałem zrealizować. A jednocześnie w liceum pamiętam, że ja byłem bardzo technologiczny zawsze, w sensie dużo czasu spędzałem przy komputerze, jeszcze to były czasy IRCA i tego typu narzędzi, nie wiem czy kojarzysz, takie czaty kiedyś były i tak sobie programować to może za dużo, ale próbowaliśmy przerabiać jakieś kody oprogramowania, na Linuxie to odpalaliśmy i mnie to strasznie jarało i kiedyś sobie powiedziałem, że
nie pójdę na Politechnikę, bo całe życie spędzę przy kompie. Spędzam całe życie przy kompie, ale na tą Politechnikę nie poszedłem. Bałem się tego wtedy, ale wróciłem do technologii, bo ona mi największą frajdę dawała. Nie? W sensie technologia cię nie zawiedzie w takim rozumieniu. Nie? W sensie człowiek coś tam zawali, a technologia jak ją dobrze zrobisz, to nie. Więc dzisiaj jest trochę powrót do tego. Wracając do konsultingu, to był fajny start. W sensie duża frajda, ale bardzo szybko się zorientowaliśmy, że ten konsulting nie jest tak romantycznie rozumiany przez klientów, jak my chcieliśmy. Dajesz wartość dodaną, gdzie indziej jest wartość dodana rozumiana przez klienta, a gdzie indziej była przeze mnie. Tak. Nie? Na przykład. I nawet jeżeli masz rację, to nie znaczy, to nie ma znaczenia, że to nie ma znaczenia. Dajmy na to. Budujesz, chcesz wybudować basen. Jako burmistrz, wójt, ktokolwiek, chcesz obronić decyzję o budowie basenu. I ty już podjąłeś decyzję wewnętrznie. Ciebie nie interesuje do końca, czy ten basen ma powstać, czy nie, tylko jak ma powstać. A to źle. Tak, a studium wykonalności, czy analiza przedrealizacyjna jest ci potrzebna po to, żeby pokazać, że sprawdziłeś wszystko. A na przykład, no sorry, ale w Polsce chyba jeden basen duży jest rentowny. O, przynajmniej tak kiedyś, jak ileś lat wstecz temu, żeśmy patrzyli, to był jeden rentowny basen, to był chyba wrocławski przez jakiś czas. On miał jakieś ogromne rzesze, ten akwapark wrocławski. Być może to dzisiaj jest jakby nieaktualne, ale pamiętam, że wtedy to były duża populacja. Mnie to strasznie mierdziło, że jakby na skalę, nie wiem, 10 projektów, to w 9 jest tak, jak mówię, czyli że no chcemy, ale my już trochę wiemy, co chcemy, żeby z tego wyszło. Bardzo rzadko przyjmowano wnioski. Cieszyliśmy się raczej, jak te wnioski ktoś chciał przyjąć, nie? Tu. Chyba, że na przykład celem basenu jest to, żeby mieszkańcy lepiej żyli, żeby... Tak, i akceptujesz to. I nie, nie prosisz, okay, żeby wyszło na plus, na przykład przepływ finansowy, bo po prostu się decydujesz, że to jest mój element opłacania jakby ludziom te jakiejś przyjemności, że i wtedy wiem, że 2 miliony rocznie dokładam i to jest dla mnie okej. Okay. Bo mniej dołożę na służbę zdrowia, czy też na... ludzie będą bardziej szczęśliwi. Po prostu chcę, żeby byli bardziej szczęśliwi, żeby jakość życia rozumiana była. Tak, to jak najbardziej totalnie okej. Okay. Jeżeli na przykład tej szczęśliwości skorzysta 8%, to ciężko to wybronić, no bo nagle się okazuje, że 92% nie korzysta, a korzysta 8%. No i pytanie... Czy inwestycja na 15% budżetu na powinna ten, tak, nie? Tak, i tych odpowiedzi ileś robiliśmy, te baseny to są takie górnolotne, nie wiem, czy może 2 albo 3 baseny zrobiliśmy z tego typu rzeczy, z czego jeden bardzo dobry i miasto Tychy, które było... Miasto nie było zabawiającym, ale jakby bardzo dobrze mi zostało w pamięci, jakby jak mądrze można rządzić. To było wiele lat temu już, więc łatwo mi też wspomnieć. Tam byśmy zdumieni właśnie takim rozsądkiem podejścia do planowania, żeby nie przeszacować rzeczy i bardzo fajnie pamiętam, że powstał ten akwapark, który tam planowano i to było takie coś innego, bo czytaliśmy ileś opracowań innych, które robiły inne baseny i było z tym różnie. Więc no taka przyszła proza życia i się okazało, że wizje wizjami, a trochę inaczej to działa w praktyce. I doradzaliście. No i w tym momencie jednak okazało się, że to nie jest ten kierunek chyba, co? W którym momencie mógłbyś ocenić, że jednak kurczę nie... Po jakichś 2 czy 3 latach, bo te pierwsze doradztwa nie były tak skomplikowane. W sensie baseny przychodzą później, bo musisz udowodnić, że umiesz robić prostsze rzeczy. Nikt ci nie da basenu Powinieneś się zastanowić, jeśli ktoś chce ci dać analizę basenu, a masz 2 lata doświadczenia, to powinieneś się zastanowić nad tym, bo dla nas to były pierwsze doświadczenia w ogóle też z pracą, w sensie, więc od ułożenia szablonu Worda i tak dalej, tam wszystko było do zrobienia. Ja myślę, że około 2012 pamiętam taką rozmowę u mojego wspólnika, jak siedziałem u niego w salonie i mówię, że mam takie poczucie, że będziemy wiecznie uwiązani czasem, w sensie, że mamy ochotę robić porządnie, że to jest spoko, to są w ogóle fajne rzeczy, ale że zawsze one są zależne od naszego czasu, się nie skalują, tak ładnie można by powiedzieć. I konsulting taki był, że możesz dużo poświęcić, możesz mieć ogromną frajdę z projektu, ale będziesz non-stop robił od nowa coś. Konsulting bardzo wypala też przez to, bo, no bo musisz zaczynać, nie wiem, co 2 miesiące nowy projekt na nowo, zaangażować się w niego w pełni. No i tak wiedziałem, że trzeba poszukać jakby też tej technologicznej nogi. My już mieliśmy technologiczną nogę częściowo, też zrobioną przy okazji dla klienta. Klient, który się odezwał w celu konsultingowym, poprosił o zmianę jakichś arkuszy, bo widział, że Excela dobrze robimy, więc odezwał się, żebyśmy zaktualizowali do nowych przepisów takie ich arkusze obliczeniowe. Jak zobaczyłem, jak oni to mają zrobione, to mówię, kurczę, moglibyśmy zastosować sobie taki arkusz i po prostu wszystkim uprzyjemnić tak pracę. Im zrobiliśmy to za jakieś tam drobne pieniądze, a przy okazji
nauczyłem się bardzo dużo, jak to może działać. W sensie bardzo mnie zainspirowały jakieś formuły, które mieli porobione. I zrobiliśmy taki duży arkusz, wtedy wieloletnia prognoza finansowa wchodziła w urzędach ustawowo, więc idealny moment, za chwilę wchodzi ustawa, będzie nowy obowiązek zrobienia dokumentu, a nikt nie wie, jak to zrobić i z czego to wziąć. Były tylko przepisy, tam było 6 artykułów w ustawie i w zasadzie rób ta co chce, nie? W sensie ma zawierać i teraz sobie porać. I zrobiliśmy coś takiego i się okazało, że jak opowiedzieliśmy urzędom, że możemy już im dane nawet wstawić do tego, bo tu akurat ukłon do ministerstwa było od 2004 roku chyba były takie otwarte dane finansowe urzędów na stronie ministerstwa. Myśmy te bazy sobie zaczytywali, filtrowaliśmy sobie urząd, który chcieliśmy. Jak urząd do nas przychodził, że chciałby arkusz ze swoimi danymi, no to dostawał od razu wczytane historyczne dane, ponanoszone na kategorię i de facto pół pracy było ponad wykonane. I to nam mocno wyszło. Myśmy ten arkusz chyba w 180 jakoś tak egzemplarzach sprzedali w pierwszym roku. I byliśmy na studiach i myśleliśmy, że tak będzie zawsze. Pamiętam, jak dzwoni jeden klient i mówi, że ile będzie licencja za rok kosztować? Ja mówię, że to jest bezterminowa, że nie będzie już za rok, że po prostu kupił i ma. A on to na czym będziecie zarabiać za rok? Ja tak mówię, ty faktycznie. Ja wtedy myślałem, że my wymyślimy coś nowego po prostu za rok, że zrobimy kolejny arkusz i kolejną dziedzinę tak zautomatyzujemy. Okazało się, że te dziedziny tak często się nie zmieniają i że nie ma ich aż tyle. Więc wróciliśmy do przerabiania tego co mieliśmy. I tak po 3 latach takiego działania na partyzanta, w sensie robienia szkoleń i konsultingu, stwierdziliśmy, że może warto pomyśleć o tym, żeby pójść trochę bardziej w oprogramowanie, bo ono jest już skalujące, w sensie możesz zrezygnować ze swojego czasu. I też daje tą wartość dodaną, bo tam trzeba ten konsulting wykorzystać. Konsulting jest bardzo dobrą podwaliną, nie? Tak. W sensie, bo rozumiesz dobrze dziedzinę, w której pracujesz i ten konsulting nam bardzo pomagał. I wtedy się pojawił temat inkubatora WCWI w Poznaniu, w sensie inkubatora... My go traktowaliśmy nie jako przedsiębiorczość, tylko jako tanie biuro, tak szczerze. No, my też, bo nie stać nas było na dokładnie. Na takie pełnorynkowe. Ono chyba kosztowało 1/3 albo coś takiego, 1/4. W pierwszym roku. W pierwszym roku. Ale... Chyba 20% plus opłaty eksploatacyjne. To było na tyle zachęcające, że wiedzieliśmy, że w razie czego się zrezygnuje. I bardzo dużo takiej pewności nam to dało. A się okazało, że jak zaczęliśmy zatrudniać pierwszych ludzi tam, no to, że to działa po prostu i że to może działać. No więc plus jeszcze inkubatora był taki, przepraszam, że było urządzone to już, nie? Że tak, że były biurka, były szafy, była sieć, był internet. Mogłeś skupić się na biznesie. Mogłeś sobie przynieść laptopa i pracować teoretycznie. I tak to widzieliśmy i dużo, dużo nam to na początku dało. I tam żeśmy się poznali zresztą. Kilka jeszcze innych firm też do dzisiaj, z niektórymi jeszcze utrzymuję kontakt. Albo przynajmniej na LinkedInie się gdzieś tam mijamy. I wtedy tak tego nie doceniałem, dzisiaj trochę inaczej na to patrzę. W sensie mi się wtedy wydawało, że jesteśmy najmądrzejsi w tym inkubatorze, nie? Że w sensie, że nikt na pewno tak dobrze jak my rzeczy nie zrobi. Więc bardzo udany. Uważam, że usługi towarzyszące niekoniecznie, w sensie, że one nie są aż tak potrzebne, a może inaczej. To mnie wtedy zraziło do startupów. W sensie, jak ja sobie tak pomyślałem, że tak wszędzie wygląda, nie wiem, doradztwo prawne albo jakieś biznesowe, że idzie, że ktoś ci gada o formach działalności gospodarczej, to nie to. I myślałem, że startupy tak właśnie działają, że chodzą i opowiadają jakieś takie banialuki o tym, co można robić. Dzisiaj się cofnąłem do startupów, w sensie kilka lat temu się cofnęliśmy do startupów, przeprosiliśmy się z definicją, bo ja uważam, że my jesteśmy już dojrzałą firmą, a nie tam jakimś startupem, który może upaść, bo mieliśmy przychody i się finansowaliśmy sami. A jak się przeprosiliśmy, to się okazało, że jest multum wiedzy fajnej, startupowej, ale musisz do niej dojść w tych miejscach, gdzie są ci ludzie, którzy to robili, a nie tak, że inkubator zatrudnił prawnika, żeby opowiedział o strukturze prawnej. Tylko potrzebujesz prawnika, który robił, nie wiem, 10 IPO, jak to się ładnie z angielskiego, tak wyjścia na giełdę na przykład dla 10 spółek startupowych, albo robił przejęcia, albo tego typu rzeczy, bo ta osoba cię zainspiruje mówieniem, nie? A inna po prostu ci powie, jak jest w przepisach i zresztą też kiedyś szkoliłem z tematów, na których się nie znałem i dzisiaj rozumiem, jak to jest złe, w sensie jak bardzo nie powinno się tego robić, nie? Jest tego mnóstwo. Więc się przeprosiliśmy z definicją i ona nam dużo dała i dzisiaj jesteśmy już tylko produktową spółką, w sensie technologicznie produktową. Mówimy produktową, bo chcemy też odejść od tego, że to jest jakieś, nie wiem, jacyś deweloperzy siedzą i sobie wymyślają. Bardzo jesteśmy skupieni na tych obszarach produktowych, żeby klient był zadowolony ostatecznie, więc mówimy o sobie produktowa.
I tak, odzyskałem czas, w sensie nie jest już on, firma nie jest już skalowana na naszym czasie, tylko na produktach, to jest fajne. Tak, i to jest myślę, że założenie każdego dobrego startupu i myślę, że Amerykanie się rozwijają dużo szybciej ich firmy, dlatego że od początku mają inny mindset i tak, zupełnie inne podejście, prawda? Masz rynek 300 milionów, masz miejsca, w których się specjalizują w różnych dziedzinach, więc w ogóle ta skłonność do relokacji, jaka tam jest, nie? W sensie, że nie jest problemem. Ja lubiłem Zuckerberga słuchać z tych początkowych lat, takie miał dużo wystąpień, on studiował na Harvardzie, o ile pamiętam, i oni mówili, że no otworzyli na Harvard jakby Facebooka, potem stwierdzili, że pojadą do Palo Alto, żeby, czyli do Doliny Krzemowej, wynajmą jakiś dom i zobaczą, jak pójdzie tak na pół roku, i wszyscy się śmiali, że już nigdy nie wrócicie, nie? I oni po prostu pojechali zobaczyć, jak tam jest i czy to ma sens, przy czym jakby widzieli, jaka jest reakcja tego, co otwarli. Jakby wiesz, studiujesz sobie w Bostonie, jedziesz na drugi koniec, to tak jakbyśmy u nas, nie wiem, z północy Norwegii do Lizbony się przeprowadzali, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie. Tak, i od razu walisz w 300 milionowy rynek, który jednocześnie jest rynkiem narzucającym całemu cywilizowanemu światu, więc... Zdomyślny, już skalowalny. Oni nawet nie wychodzą z założenia, że czegoś można nie skalować. No, wychodzą no, nawet zrobisz się... po angielsku i już. Tak. I już. Jak już ewentualnie to przetłumaczysz na jakieś inne języki, ale to... Tak. I mają dostęp do ludzi w jednym miejscu i to wszystko powoduje, że to działa. Są jakieś pojedyncze firmy polskie, które też tam działają i robią też sukcesy. Jest ileś firm, które z Polski potrafi to robić. I takie ich podejście, poza wyjątkami, jak na przykład Uber czy inne, które są dofinansowane i były, to jest dużo tam startupów, przeważająca większość, które nie boją się tego, że muszą najpierw pozyskać pieniądze z rynku, zarobić, inwestować, reinwestować. Czyli to bootstrap są... tak zwany. Tak, najfajniejsze. Do którego mi też jest bardzo blisko. Mam takiego swojego mentora zdalnego, którego śledzę, on tak ładnie napisał, że na niego bootstrap również jest ok. Według jego takich wyliczeń i intuicji mniej więcej 4 lata więcej zajmuje osiągnięcie IPO, czyli wyjścia na giełdę, czyli wyjścia właścicieli jakby ze spółki, czy sprzedania spółki na bootstrapie versus ta wersja z finansowaniem inwestorów, że mniej więcej 4 lata jest różnicy. Według jego jakiś ten. To nie znaczy, że się nie da, to po pierwsze, a po drugie trzeba jakby rozumieć, myślę, że tu akurat ta mentalność amerykańska jest trochę inna, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kapitału. Przynajmniej ja miałem dużą barierę myślenia w ten sposób, w jaki oni myślą. Dopiero dzisiaj zaczynam trochę rozumieć, o co tam chodzi, ale nadal mi daleko. Ja mam taki problem, że nie umiałbym obiecać czegoś, czego nie jestem pewien. Nie, jak masz inwestora i wychodzisz z liczbami, czyli robisz Excela, jakiś cash flow robisz. Tak, tak, to jest nie? Zupełnie... Tak. A jak jestem pewien, to bardzo możliwe, że mi nie jest inwestor już potrzebny. W sensie... To jest takie życie na kredyt, gdzie musisz jakby się zapożyczyć, to jest najczęściej ten inwestor, który zakłada ci homonto i uważasz, że będziesz szczęśliwszy, nie? To jest... Ja to widzę jeszcze inaczej. Uznałem, że jest jedna przestrzeń, w której my bylibyśmy skłonni wyjść na inwestora, kiedy uznałbym, że proces skalowania firmy jest już zależny tylko od pieniędzy, w sensie, że im więcej wrzucimy są pieniędzy, takie biznesy, tym bardziej gdzie... będziemy się skalować, nie? Czyli na przykład z Excela wychodzi ci, że dokupienie reklam na Facebooku i Google za 6 milionów złotych w roku da ci przychody rzędu, nie wiem, tam 13 milionów złotych, i jak odliczysz wszystkie koszty, to wychodzi ci, że to jest jedyna bariera wzrostu. Plus oczywiście skalowanie się ludźmi i tak dalej, to wtedy jak najbardziej, nie? W sensie, bo kto wygra, kto będzie pierwszy, ten wygra wszystko prawdopodobnie w danej dziedzinie, to tu totalnie rozumiem, że ktoś wychodzi, nie? Natomiast jak ty chcesz sobie walidować rzeczy, testować dużo z klientem, to mi było lepiej z bootstrapem. My mieliśmy tą technikę, że wszystko konsultingiem robiliśmy. Jak zaczynałem nowe produkty, to też robiliśmy najpierw konsultingiem. No, co innego jest powiedzieć klientowi, proszę kupić aplikację do czegoś, a co innego jest, ma pani taki problem i ja mogę tutaj takim 3-miesięcznym projektem to sprawdzić i zainstalować tą swoją aplikację i próbować przekonać w trakcie procesu. I robiliśmy aplikacje pomiarowe do mierzenia czasu pracy, wycofaliśmy się z tego, ale kilkadziesiąt projektów w sektorze publicznym tym zrobiłem i te projekty były bardzo dobrze przyjmowane, w sensie, że wreszcie obiektywne dane odpowiadają na coś,
ale nie było chęci potem zostawania z aplikacją z różnych przyczyn. I to znów moja wizja versus wizja rynku, nie? I ten konsulting się sprawdza w każdej praktycznie dziedzinie, tylko trzeba sobie odpowiedni czas, to bardzo jest czasochłonne, nie? Jak ktoś buduje produkt od razu i próbuje walidować produktem, to bardzo możliwe, że szybciej znajdzie odpowiedź, nie? Albo upadnie. Tak. I to jest, i lepsza jest ta droga, bo mimo wszystko ona jest drogą taką, gdzie możemy wyciągać wnioski, możemy to czerpać dla siebie. I nawet jak nam się ten biznes nie powiedzie, to z dużym prawdopodobieństwem kolejny założymy. No coś zrobisz lepiej, nie? Tak. I Amerykanie się tego nie boją. Nie. To nie. Jest. U nas też już jest coraz więcej ludzi, którzy się nie boją. Tak dostrzegam jakby. Tak, trochę tutaj, dlatego są dwie playlisty. Jesteśmy na kurs na Turkus, natomiast druga Kreatywni dla przyszłości. Właśnie chcemy zmienić tą naszą edukację, dlatego że uważam, że ocenianie i to podejście powoduje, że ludzie się boją próbować, boją eksperymentować i to już jest zakorzenione od małego właśnie w szkole. Nie wiem, w sensie... Ja swoją tezę. Ja mogę ci powiedzieć o swoim doświadczeniu, w sensie, bo mnie nigdy ocenianie nie bolało. Tak jakby totalnie. Ja się kiedyś poryczałem, jak w czwartej klasie dostałem pierwszą pałę z polskiego, bo nie umiałem ortografii. I napisałem piękne opowiadanie z 7 ortosami i dostałem pałę. I to mnie totalnie wstrząsnęło, bo zawsze dostawałem dobre oceny, nie poświęcając jakoś czasu. Chyba w rok się nauczyłem tej ortografii, w sensie byłem zdumiony, myślałem, że tego już nigdy się nie nauczę, a się okazało, że po roku już w miarę pisałem dyktanda i tego typu rzeczy. Ale generalnie nigdy nie przywiązywałem wagi do ocen. Ja, dla siebie, w sensie miałem wrażenie, że mnie nie definiują. W liceum w tym okresie... Dlatego prowadzisz film. Możliwe. W sensie takiego pirata wewnętrznego miałem. W sensie ja sobie żyłem po swojemu i ja w liceum szczerze olewałem wszystko, co nie dotyczyło tego, co mam na maturze zdać. I chemię to mnie jeszcze nauczyciel mocno inspirował, więc coś tam się douczałem. Z historii też miałem akurat bardzo fajną nauczycielkę, ale totalnie do mnie nie przemawiała historia jako uczenie się faktów, jakichś takich rzeczy. I po prostu chodziłem na dwójkach, trójkach i potem jak poszedłem na studia i zobaczyłem taki plan zajęć na pierwszy rok i mówię, wow, geografia ekonomiczna, makroekonomia, wszystko miało taki aspekt, który mnie interesował. I na studiach miałem dużo wyższą średnią niż w liceum, ale tak na mnie jakoś te studia wpłynęły, że jak ktoś by mnie zapytał, to ja byłem skłonny powiedzieć, że ja w liceum to chyba około 5,0 miałem średnią. Potem kiedyś wyciągnąłem jakieś świadectwo, a tam ledwo pod 4 gdzieś się mieściłem, gdzieś w okolicach 4,0. Miałem dużo gorsze oceny niż po studiach uważałem, że miałem, bo na studiach mi wychodziło, ale wychodziło mi, bo chciałem, bo mnie interesowały przedmioty. A ekonomiczne jeszcze wtedy studiowałeś? Ekonomiczne. Tak, tam wszystko mnie interesowało totalnie. Na początku to... Czyli trafiłeś ze swoim powołaniem? Poza historią myśli ekonomicznej. myślę, że tak. Chociaż na prawie też potem miałem taką podjarkę niektórymi rzeczami. Ale do czasu liceum ja totalnie olewałem szkołę, tak w rozumieniu... Ale też nie miałem z nią problemów. W sensie nie musiałem się uczyć, żeby zdawać. Nie? Jakby ten problem występował, może bym patrzył inaczej. Rodzice mi też dawali dużą przestrzeń taką, że sobie radź po swojemu. Nie kłamałem, przynosiłem, przechodziłem z klasy do klasy i w miarę dobrze się uczyłem, więc po prostu mnie szkoła nie zdefiniowała w ten sposób, w żaden sposób. Ale miałem takiego pirata wewnętrznego i zazwyczaj na przekór lubiłem robić. Miałem podobnie, właśnie to są te, myślę, że triggery, które powodują, że... Przedsiębiorczość? Tak, przedsiębiorczość, to są wyjątki, bo jak spojrzymy, ile jest ludzi przedsiębiorczych, uważam, że to jest źle. Nie mówię, żeby wszyscy teraz zachęcam do zakładania firmy, ale generalnie więcej przedsiębiorczości w narodzie to jest nasza cecha taka mocna, którą możemy wygrać w Europie. To prawda. Tak, żeby w nas to się obudziło, bo to jest coś, co powoduje, że dojdzie do przewrotu i wygramy tą, nie powiem gospodarczą. Bitwę, tylko gospodarczą, będzie nam się żyło lepiej. A nie przeszkadzało ci, bo postawię drugą. Jak skończyłeś studia ekonomiczne, potem poszedłeś na prawnicze, czy to ci nie przeszkodziło wbrew pozorom w biznesie, czy nie musiałeś się oduczyć tego, co się nauczyłeś? Przeszkodziło. Pomogło i przeszkodziło, czyli robiliśmy ekonomię i w ogóle czemu poszliśmy na prawo? Bo mówię też ze wspólnikiem, my oboje wpadliśmy na ten genialny pomysł. Na drugim roku chyba, pod koniec drugiego roku założyliśmy firmę. Zaczęliśmy robić dla urzędów rzeczy i one się sprzedawały. Nagle dzwoni pani i mówi, a w tej uchwale nie trzeba czegoś tam zmienić? A my tak patrzymy na tą uchwałę,
totalnie nie wiedzieliśmy, jak to przeczytać. Wiesz co, prawo by nam się przydało, skoro jakby chcą, żebyśmy umieli, byśmy lepiej rozumieli sektor, gdzie pracujemy. No w sumie masz rację, nie? Może byśmy się czegoś nauczyli. To zróbmy tak, spróbujemy sobie to prawo pójść na zaocznie i jak zdamy pierwszy rok, to potem będziemy się martwić. No to takie z takim podejściem poszliśmy. Startupowym. Startupowym, bardzo. Inkrementacyjnie i startupowe. I no, pamiętam pierwsze spotkanie, takie organizacyjny rok i wychodzi jeszcze wtedy, był magistrem, a już zapomniałem nazwisko, na Z na pewno. Mówi, że 900 was zaczyna, 450 skończy pierwszy rok, a studia koło setki tam z haczykiem. No, dobra, tam takie gadanie, nie? No i my trochę przypadkiem zdaliśmy ten pierwszy rok. W sensie ja po prostu chodziłem na te egzaminy tak pi razy oko, coś tam napiszę, przeczytałem coś w nocy. Poza prawem rzymskim i za łaciną, czyli oba z jednym profesorem przedmioty i tam totalnie mnie przewiózł pan profesor Dajczak. Ale już to był ostatni egzamin jako ten Rzym i poszedłem już na komisję, w sensie na termin komisyjny, poszedłem na swój drugi termin i mówię, kurde, zdałem cały rok, to się nauczy na ten Rzym. I zdałem ten Rzym na chyba na 3,5. Mówię, no dobra, no co zrobiliśmy rok, no to teraz spróbujemy skończyć. A my byliśmy jednocześnie na trzecim roku albo na czwartym ekonomii, więc zrobiliśmy to razem, jeszcze firmę prowadziliśmy. Więc te studia cierpiały jakby, w sensie nie chodziliśmy prawie w ogóle na zajęcia, ale zdawaliśmy i one nas... dały mi dużo pewności siebie. W sensie takiej, bo jak przestudiujesz prawo, to nagle się okazuje, że te wiele strachów, które ci telewizja wtłoczyła, które media ci wtłoczyły, że one są totalnie bzdurami. Nie? W sensie, że wszystko da się obalić tak naprawdę. Trochę inaczej o tym wszystkim myślisz, ale były ogromną kotwicą, bo ja potem, widząc pismo, chciałem je napisać sam, bo uważałem, że ktoś to zrobił źle albo widać, że jest na odwal zrobione. Nie? Umowy, wszystkie wzorce dokumentów, które to robiliśmy sami przez, nie wiem, ja jeszcze RODO pisałem sam ze 3 lata temu. W sensie ten GDPR-owy taki dodatek, powierzenie przetwarzania danych i tak dalej. Wszystko to sam napisałem, bo uważałem, że musimy mieć spójną wizję, jak to chcemy w ogóle w firmie układać. Bez sensu. Totalna strata czasu. W sensie ja dzisiaj mam tyle wiedzy bezużytecznej, nabytej przez to, ale dałem mi pewność siebie i nie umiem teraz ocenić, jak ta pewność będzie procentować, czy w ogóle będzie. Ale dzisiaj mam poczucie, że za dużo rzeczy się nauczyłem po prostu. Nie przez przypadek 70 chyba procent milionerów w Stanach ma wykształcenie podstawowe. Czyli biznes ćwiczyli. Tak, powiem więcej. Gdybym miał tą wiedzę, którą mam obecnie i postanowił założyć firmę, to nigdy bym się na założenie firmy nie zdecydował. Co nie znaczy, że jestem nieszczęśliwy z tego, że ją założyłem. Rozumiesz? To tak. I myślę, że im więcej wiedzy mamy, im więcej ryzyk bym był w stanie wtedy rozpracować i ocenić, to one by mnie przeraziły z perspektywy prowadzenia biznesu. Nieraz trzeba po prostu nie zastanawiać się tak jak ty, zrobić takie startupowe podejście. Dobra, to zrobimy pierwszy rok. My często tak robimy. I w firmie też tak często robimy. I to jest właśnie świetne. Spróbuję, zobaczę. Tak. Ja nic lepszego nie można sobie chyba... technikę wykształciłem tak bardzo, że jeszcze studiując prawo zacząłem doktorat na prawie, bo uznałem, że będzie dobrze wyglądał koło nazwiska. I też tak sobie zacząłem, mówię, zobaczę, czy mnie przyjmą. No i mnie nie przyjęli w pierwszym rzucie, w sensie w pierwszym roku, bo brakowało mi certyfikacji z angielskiego, jakieś takie, że mówię, nie lubię przegrywać, więc za rok przyszedłem już z papierami i się dostałem. I w zasadzie takie otrzeźwienie przyszło pod koniec doktoratu, musiałem pójść przeprosić mojego profesora, promotora, że zająłem mu trochę czasu, ale uznałem, że nie napiszę pracy, bo ona jest totalnie bez sensu, w sensie... Doszło to do mnie, że to było takie chęć nakarmienia ego, nie? Że fajnie by wyglądał doktor przy nazwisku i dla zasady zrezygnowałem. W sensie złe były przesłanki, z których poszedłem tam i próbowałem pisać pracę, ale dosłownie odruch wymiotny. Jakby organizm mi mówił, nie rób tego, więc go posłuchałem. Dużo się też nauczyłem jakby na samym doktoracie. Bardzo dużą frajdę mi sprawiały zajęcia ze studentami przez 2 lata bodaj. Ale cieszę się, że zrezygnowałem, a nie tylko odpiąłem temat i zrobiłem, że nie przesiliłem się po prostu. To jest odwaga też, nie? No, uważam, że to było ważniejsze, żeby sobie to udowodnić, niż udowodnienie sobie zrobienia tytułu. Może kiedyś, nie wiem, ale lubimy sobie tak robić taką przestrzeń, nie w głowie, że najwyżej kiedyś dokończę, jak będę chciał. Też stawiamy sobie często taką równoważnie, że ego jest złe,
bo ono jak za wysokie oczywiście, że szkodzi, ale większość przedsiębiorców ma wybujałe wyższe oczywiście. Potem pokornieją, jak jakby... Przy błędę, przy porażkę. Tak, dokładnie. I generalnie dochodzą do wniosku, że trzeba balansować pomiędzy ego a pokorą, że to jest tak świetny uzupełniający się mechanizm jak yin-yang. I wtedy jesteś tym dojrzałym już przedsiębiorcą, bo na początku każdy przedsiębiorca ma wybujałego, bo jakby nie miał, to prawdopodobnie nie założyłby firmy. Pokornie nikt jeszcze firmy nie założył. No to ja jestem chyba na tym etapie takiego lizania tej pokory dopiero. W sensie... Dużo przeszedłem, w sensie dużo porażek też przeszedłem, które sam, przepraszam, sprokurowałem i tak, dużo mnie to nauczyło. Dzisiaj jestem totalnie inny niż byłem kiedyś, w sensie. Jakby mnie z perspektywy czasu ktoś zapytał, to prawdopodobnie więcej, dużo więcej porażek osiągnąłem w życiu niż sukcesów, ale ja inaczej podchodzę do porażek, czyli podchodzę do porażek jako do doświadczeń, które mnie nauczyły, czyli do sukcesu, jeżeli wyciągnę wnioski. To jest, jeżeli wyciągniesz wnioski, to jest to twój sukces. Przy czym to nie powoduje, że nie boli w trakcie. Bardzo tak? boli. No to by wolałbym, żeby jeszcze to, bardziej nawet. Wolałbym, żeby to wygrzało. W sensie, ale znów też jakbym spojrzał na 14 lat, to zrezygnować miałem ochotę maksymalnie ze 3 razy. To nie jest tak, że co roku się... Ale tak już poważnie miałem ochotę jakby się poddać w pewnych momentach. I może częściej się pojawia taka myśl, z tą wiedzą to już dzisiaj na etacie tam byś mógł sobie... Wiesz, ułożyć jakby ten, byś zarabiał, już by było spokojnie, nie? I często taką myśl, taką ucieczkę sobie stosowałem w głowie, no ale po co w sumie, nie? I dopiero takie przeproszenie się z sobą. Ja miałem taki etap, że przeinwestowaliśmy rzeczy, które nie chciały działać. Uważałem, że trzeba pchać do końca. I wtedy tak mnie naszło, że wracamy do korzeni, nie? W sensie, co spowodowało, że w ogóle założyłeś firmę, co spowodowało, jak do tego zacząłem wracać, albo nawet do takiego okresu może trochę dojrzewania, gdzie ja sobie układałem świat po swojemu, co ja chcę robić. Ja umiałem wtedy dosyć dobrze powiedzieć, nie umiałem powiedzieć, że będę coś tam w ekonomii robił albo dla urzędów, ale umiałem powiedzieć, że chcę być szczęśliwy. Umiałem powiedzieć, że chcę zmieniać jakieś obszary. Umiałem powiedzieć, że zależy mi na tym, żeby móc zawsze powiedzieć to, co myślisz. I do takich rzeczy, jak zacząłem wracać, to rzeczy zaczęły działać na nowo. I to były te wasze wartości firmowe, tak, takie zdefiniowane? Były, bo mój wspólnik bardzo jest podobny do mnie w tego typu obszarach. Różnimy. A poznaliście się na studiach? Na studiach. Na drugim roku studiów się poznaliśmy i dużo żeśmy gadali. Pamiętam w bibliotece i Hubert miał podobne podejście, jego tak mieszkaniówka wtedy bardzo interesowała, bo chyba się rozglądał wtedy za mieszkaniem potencjalnym na kiedyś dla siebie i mówi, że on lubi sobie tak przestudiować jakieś tam plany, gdzie kolej pójdzie, gdzie coś, żeby rozsądnie podjąć decyzję. Miał duże takie zboczenie w tym kierunku i pomyślałem, wow, to jakby koleś, z którym warto myśleć, bo myśli wiele kroków do przodu, dużo dokładniej niż do dzisiaj jest taki, w sensie czasem to detaliczne podejście jest... Jak się nie przegnie, ale się uzupełniacie wtedy. Tak, finanse są w dobrych rękach. Tak, to jest to bezpieczeństwo jakby w zakresie finansów ma większe oddziaływanie niż takie ryzyko, które się podejmuje. Nie, to ryzyko jest dobre w prowadzeniu biznesu, czyli w podejmowaniu pewnych przedsięwzięć, które mogą być fajne, mogą dać jakieś przychody, ale niekoniecznie jest dobre w wydawaniu. Nie, dokładnie. I dlatego dobrze, że taka osoba u nas rządzi finansami, bo ja zauważyłem u siebie taki motyw hazardzisty mi się odpalił w pewnym momencie. Czyli nie szło, a ja cały czas mówię, jeszcze jedna funkcja. Jeszcze jedna funkcja, ona zmieni wszystko. I potrzebujemy jeszcze 3 miesięcy, żeby coś tam dobudować. Nikt na to nie czeka, nie? W sensie, ty sobie stawiasz, bo i nie chcesz sobie... To jest startupowe podejście, przepraszam, nie? Że nie czekamy na jeszcze jedną funkcję, tylko z tym, co tak, mamy tu i teraz. Założyłeś coś, to próbuj walidować i wychodź, tak? A nie, że jeszcze 3 miesiące, jeszcze 4, bo to nic ci nie da. To... Albo zmiana tam skórki, albo zmiana czegoś, to już... To dla klienta nie ma żadnego znaczenia, tak. Nie? Jak nie powiem, żeby sprzedać teraz, to... Przypomnę, jak wyglądał kiedyś interfejs mBanku. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Takie ja w 2000 tam z hakiem. Ten kwiatek jeszcze. No i też taki szary z żółtymi kolorami i jakby, czy komuś to przeszkadzało, że to jest nawet w porównaniu do innych banków jakieś tam takie stare, tak wyglądało tak jako takie stare, nie, bo było użyteczne, w jakiś sposób działało. I no ja miałem takiego hazardzistę, w sensie miałem ochotę cały czas jeszcze dokładać i wtedy Hubert mi powiedział, że słuchaj, 4 miesiące,
a potem dokładamy ze swoich, nie? W sensie nie zużywamy firmowych, tylko przynosimy po stówę i ja się zgodzę, ale ty też musisz przynieść. I w ten sposób mi zrobił taki wytrych, bo dobra. Ja już byłem bez kasy prawie. Nie powiedział nie. Tak. No doszło do tego, że musiałem wziąć kredyt gotówkowy, żeby to przynieść, więc ja jakby dalej wierzyłem. Kryptoreklamy nie zrobimy, bo chciałem pożyczki czy coś tam. Nie, totalnie nie, ale to też mnie bardzo oczyźwiło, bo ja przyszedłem jako wielki przedsiębiorca do banku po pożyczkę gotówkową i nagle słyszę, że nie mam zdolności. Nie? Mówię, jak nie mam zdolności? Mówię, że ja tu tyle ludzi, tam zatrudnionych, coś. No, było mi to na pewno potrzebne. Tak sobie myślę. Jakbym, no, zazdroszczę przedsiębiorcom, bo są tacy na świecie, ale to są jednostki, którzy jakby ten pierwszy szlak od razu idą prawie dobrze. Nie? W sensie, bo są takie jednostki i patrzę i mówię, jak to jest możliwe, że oni nie skręcili w tych wielu miejscach, gdzie mogli, że od razu dobrze wybrali metodę działania, że od razu dobrze rynek sobie zdefiniowali. Pewnie trochę szczęście, myślę, że może od początku byli pokorniejsi. Ale i słuchali. Jak czytam ich później życiorysy, to się okazuje, że niekoniecznie, bo w innym już poprzednich... To, co my widzimy, tak? Okay. Ale no. To, co oni przeszli, to niekoniecznie. Nie? Najlepszym takim fajnym jest przykład Adam Jobs, który wiele osiągnął. Tak, ile musiał, ze swojej własnej firmy. Tak, musiał dużo porażek osiągnąć. Po drodze, znaczy z perspektywy kogoś innego, to nawet można było za sukcesy uznać, ale on to odbierał za porażki, bo i tak coś tam osiągał. Ale firma już prawie bańczyła, wielokrotnie musiała być na skraju, aż w końcu nie wyciąga wniosków. I nawet jeżeli to nie jest tą firmą, to często ci przedsiębiorcy, jakieś inne mniejsze biznesy, na których wyciągnęli wnioski, jest kwestia, że oni, niektórzy potrafią szybciej wyciągać wnioski i dochodzić do takich przemyśleń, to jest fajne. Nie? Albo są bardziej skłonni do słuchania od razu i trafiają w dobre środowisko, bo jak trafisz w dobre środowisko, to się będziesz inspirował od ludzi, którzy gdzieś już byli i trochę łatwiej ci będzie przebrnąć. Tak, i jest coś takiego, szczególnie u Amerykanów widzę, to jest ważne, z kim przebywamy, bo oni też decydują o tym, jakie mamy myśli, jakie mamy nastawienie. Jeżeli będziemy się wzajemnie wspierać, że jest źle, beznadziejnie, albo w odwrotnie, będziemy zaklinać rzeczywistość, że jest zajebiście, że jest świetnie, że jest fajnie, a nie będzie, no to niczego z taką grupą ludzi nie osiągniesz. No ta teoria, że jesteś taki jak 5 osób z twojego najbliższego otoczenia, tak? W sensie są różne jakby odnogi tego, ale to bardzo działa. W sensie to z jakimi... Tak, można się ciągnąć albo w górę, albo w dół, dokładnie. Częściej się ciągniemy my jako Polacy w dół niż w górę, to jest Amerykanie odwrotnie. I to jest... Może, ale ja sobie swoje środowisko układam od dawna po swojemu, w sensie nie interesuje mnie skala, nie? W sensie tak, robię to świadomie od jakiegoś tam, może inaczej, robiłem to podświadomie całe życie, stroniłem od ludzi, którzy takie negatywne rzeczy mocno przejawiali, nie wiem czemu tak miałem, ja byłem totalnie pozytywny we wszystkim, prawie we wszystkim, bo ja mam realizm w sobie, ja umiem powiedzieć, że coś nie wyjdzie, albo że nie widzę, że wyjdzie. I czekam na przykład, albo robię, spróbuję i za rok zobaczę, będę mądrzejszy. Więc podświadomie to miałem, więc pewnie dlatego w ogóle się też zdecydowałem na firmę. Ale jak od pewnego momentu bardziej świadomie odcinam takie negatywne rzeczy na każdym poziomie. W sensie z moją żoną mamy taką fajną umowę, że my sobie kreujemy po swojemu życie i nie musimy jakby grać w czyjeś inne scenariusze. I my mamy swój po prostu. To jest albo biznesowo można powiedzieć, albo realizujesz swój lejek, albo czyjś. Nie? Jak bierzesz, wiesz, jak klikasz na TikToku kolejne rzeczy, bo cię wciągnęły, to jesteś w czyimś lejku, tak? Ktoś ci właśnie sprzedaje. Można tak na to spojrzeć, nie? Albo na Facebooku, jak to... Ja lubię swoje realizować, nie? I staram się stronić. Co prawda jestem biernym biorcą Twittera głównie i jest to, czy X-a dzisiaj. I tam wpadam jak każdy inny człowiek w te same mechanizmy, czyli scrolluję bezsensownie, ale w większości miejsc staram się mocno układać tą swoją bańkę. Ja wycinam, jak za dużo spędzam. Już kilka razy wycinałem, potem wracałem. Tak, staram się wycinać. Twitter to jest ostatnia rzecz, którą jakby akceptuję, że... Ale nie oglądam, wiesz, telewizji, nie, prawie portali nie czytam, więc to jest moje takie źródło informacji. I robię to bardzo świadomie. Od pewnego momentu zacząłem w Polsce szukać też innych przedsiębiorców. My się znaliśmy z inkubatora, a potem zacząłem szukać inicjatyw, które startupy najlepsze by scalały i znalazłem. I tam są bardzo fajni ludzie. Jest taka inicjatywa Aula na przykład, która jest
w Warszawie, w Google Campus, w takim miejscu możemy sobie... Oglądałem ten odcinek, który mi wysłałeś odnośnie rekrutacji na YouTubie. Minus taki, że on był niepoprzecinany, ale świetny. Naprawdę wartość, jaka tam płynie. Widzisz, to YouTube było ze 3 godziny, pamiętam, ale to był dłuższy. A ja sobie w aucie jechałem akurat do Zamościa na zdarzenie, sobie puściłem i naprawdę... Zmienia trochę myślenie. Zmienia myślenie. Są ludzie, którzy są 5 kroków przed tobą w jakiejś dziedzinie. 10 albo w ogóle odjechali już w kosmos. Dokładnie. Musisz tylko patrzeć, co oni robią. Nie? I patrz. I jak poszliśmy do inkubatora i dali mi prawnika, który nigdy tego nie robił, no to on nie zbudował autorytetu w pierwsze 3 minuty i nara. Niepotrzebnie przyjmowałem, że tak jest wszędzie. A potem trafiasz na taką aulę, gdzie dostajesz tylko sprawdzonych ludzi, którzy coś zrobili. I oni cię zainspirują, albo ci pokażą to jakieś... To jest na kampusie Google, prawda? Tak, tak, tak. To jest stara inicjatywa, ona długo istnieje już. Ja dopiero się włączyłem... A ja się dowiedziałem od ciebie. Ja dopiero z 2 lata temu. I zacząłem jeździć do Warszawy tylko po to, żeby się tam spotkać, bo... To teraz razem pojedziemy. Tak, ale jeszcze się dogadamy na którą, tak? W sensie na wrocławską cię będę na pewno, bo jest taka gościnna we Wrocławiu. Bardzo to polecam, bo są ludzie w Polsce, którzy zorganizowali się w jednym miejscu i są zapraszani, nawet jeżeli tam nie uczestniczą co miesiąc, to przyjeżdżają fajni ludzie opowiedzieć o fajnych rzeczach. I to jest mega mocna rzecz. I potem z tej auli zacząłem poznawać jakby kolejne osoby i po nicy do kłębka. Gdzieś tam weszliśmy do społeczności takiej startupowej zorganizowanej wokół i to też jest bardzo fajna inicjatywa. Tam są już founderzy, którzy są jakoś tam zweryfikowani. Bardzo dużo firm, około 30-40 osób dzisiaj zatrudniających. Mamy jakiegoś wspólnego Slacka i tam też sobie omawiamy rzeczy. Wiesz, szukasz narzędzia do księgowości, szukasz narzędzia do czegoś i po prostu pytasz, jak zrobili to inni. I masz połowę researchu zrobioną, bo wiesz, że ktoś na pewno to zrobił bardzo głęboko. To są ludzie, którzy umieją podejmować decyzje. Jestem zdumiony taką jakością ludzi, którzy biorą tam udział w warsztatach. Poza tym ekipa organizująca też przysyła bardziej doświadczonych, żeby opowiedzieli, jak coś zrobili. A jak się nazywa? Product Dots. Okej, damy link w opisie. Też bardzo polecam. Fajne są to inicjatywy. Można też darmowym dostępem zacząć jakby taką. Ja tam wszedłem darmowo, chciałem zobaczyć, jaka jest wartość i byłem zdumiony takimi pojedynczymi spotkaniami. To są dwie rzeczy, z których ja w Polsce sobie zacząłem korzystać, nie? I potrzebujemy takiej inspiracji. Ja żałuję, że tak późno. W sensie tak, zdecydowanie. Ja kiedyś myślałem, jak zaczynaliśmy zatrudniać ludzi, to poszukałem sobie 20 książek, które każdy menedżer tam amerykańskich korporacji poleca. Nie? I tam takie są rzeczy typu, nie wiem, Carnegie, jak tam zdobyć przyjaciół, jakoś tak było, How to Influence People i jakieś takie tytuły były tam, nie wiem, Kto zjadł mój ser, jakieś takie rzeczy. Ja sobie to odsłuchałem wszystko i mówię, wow, ile wiedzy, ile teraz wiem. Gorzej było ze stosowaniem w praktyce. Uważam, że dobrze, że to przeczytałem, że przerobiłem. W sensie wiedziałem, gdzie jest biznes jakby na dzisiaj. Dzisiaj jest mi łatwiej dzięki temu, ale na jakiś czas mnie zepsuły też te lektury. Nie? W sensie one były korporacyjne bardzo, one były takie trochę inne podejście. Nie zawsze wartości się pokrywały z tym, co w startupie na przykład też promować. Nie? Bo korporacyjne promują takie, wiesz, hierarchiczne podejście. Tak. To zdecydowanie teraz w firmie zdecydowaliśmy, że naszą taką pierwszą biblią będzie Lean Startup, na przykład książka. Czyli mi było bardzo blisko do podejścia Lean, czyli Toyota i tak dalej, w sensie, czyli poprawa inkrementacyjna ciągle, małymi. Pamiętam, jak byłem zafascynowany, jak przeczytałem historię kolarzy brytyjskich torowych. Historia jest o tym, że oni nigdy nic nie wygrali, w sensie zawsze byli gdzieś tam, nigdy Brytyjczycy nic nie zdobyli. I nagle pojawił się jakiś facet, który został ich trenerem i zaczął po prostu punkt po punkcie realizować taką poprawę. Do tego stopnia doszli, że mieli takie procedury wewnętrzne, że jak olimpiada się zbliżała, to się nie witali ze sobą ręką, żeby czasem ktoś nie zachorował. Żeby nie przenieść bakterii, wiesz, że ktoś się przeziębi. Wycinali wszystko po kolei, co mogło stanowić jakby ryzyko, no i po iluś latach zostali dominatorami dyscypliny. Zdobywali złote medale jakby na potęgę. Wymieniali punkt po punkcie codziennie o 1%. Nie? Takie są często, jak działa wykładniczość. I to jest też takie leanowe podejście. I potem odsłuchaliśmy sobie Lean Startup i to jest też książka, która wkłada tą metodologię ciągłej poprawy do metodologii, jak to robić w startupie i od razu takie techniki ci daje, nie? W sensie, jak się zorganizować. Ma tylko jeden minus, bo ja akurat w Linie też działałem, usprawniałem tak firmę i działaliśmy dogłębnie, tak budując na tych wartościach. Że potem tworzyliśmy jednak komórki, które były ponad usprawnieniami, które bardziej myślały o zmianach procesów, bo
drobne usprawnienie jakiegoś wycinka powoduje, że masz te ograniczenia. Że w tym wycinku się, tym wycinku się poruszasz. Tak. I ktoś musi, myślisz o zmianie takiej totalnej, nie? Na przykład ten wycinek już jest niepotrzebny. To zrobiła świetnie Tesla i wyprzedziła cały rynek motoryzacyjny, bo oni zaczęli się zupełnie inaczej budować auta. I osiągnęli tak wielką przewagę, a Toyota nie była w stanie usprawniając dojść do tego, bo oni podeszli na poziomie wyżej w tym momencie i byli na poziomie strategicznym. Ktoś taki, kto przychodzi, zada pytania, po cholerę to robimy, nie? Tak. I to jest, ale poza tym Lin jest bardzo fajny, bo on buduje kulturę. I najważniejsza jest ta chęć do zmiany, bo z reguły jest niechęć do zmiany. Tam jest takie nastawienie pozytywne w ludziach, jak widzę, jak obserwuję, i bardzo fajnie zaimplementować. Jak się doda ten mały jeden szczególik, gdzie jednak kołczujemy się na poziomie strategicznym, że pewne rzeczy po prostu, nie, że nie warto ich robić. To robimy przynajmniej raz w roku, w grudniu. Takie jest duże zastanawianie się nad tym, co wycinamy, co zostawiamy. Ale też pojedyncze osoby, które się pojawiły w firmie, przynosiły takie rzeczy. I najpierw pierwszy, odruch jaki jest zawsze, nie? No stary, robimy z tego, nie wiem, tam 700 tysięcy przychodu co roku. Kto z tego zrezygnuje? W sensie, potem tak myślę, że on ma rację, nie? W sensie teraz wyciąga. Wyciąga nas, w sensie zamiast robić jakby jedno porządnie, to robimy dwa po trochu. Więc pełna zgoda z tym. Nie wiem, czy to się da kulturą organizacyjną wymyślić. A to buduje, bo to ciągle sprawnie buduje kulturę organizacyjną. To powoduje, że jesteś... mocnych ludzi, którzy będą przynosić, że może w ogóle z tego zrezygnujmy. Tak, no. że zadajemy sobie pytania. Pięć razy dlaczego my to robimy, czy to w ogóle ma sens. Zaczynamy dochodzić, ale po co? Nagle za którymś pytaniem dochodzisz, daje ci to 700 tysięcy, ale powoduje, że zasobami tracisz tyle. Zaczynasz to układać w sumie. Nie? Pierwsza rzecz odrzucasz, a druga nagle... Tak, bardzo często tak reagowałem. Myśmy wycięli tak mnóstwo działalności, nawet takich rentownych, tylko że nie wspierały tego celu głównego, a tym naszym celem głównym jest dać dobre narzędzia dzisiaj, nie? Żeby zmienić... Ja wierzę, że jak damy dobre narzędzia, to i urzędnicy zaczną inaczej pracować. W sensie, no bo co to za frajda, jak ty masz segregator do obrabiania i przypisywania jakichś rzeczy w głupi sposób, ale... Mam takie jedno narzędzie, które wczytujesz XML z danymi i wychodzi ci taki koło 100 do 200 stron opis tego, co jest w tych danych, i to jest gotowe sprawozdanie. Czasami jak ze skarbnikami rozmawiamy, pokazujemy, tam sprzedaż lubi takie historie przynosić. Tak ktoś siedzi i mówi, o ja, to jest moje 2 tygodnie co roku. I takie, tam czasami padają jakieś niecenzuralne rzeczy, to po cholerę to robiłam tyle czasu, nie? W sensie, że można, to jest... I to jest coś takiego, nie? W firmie też często dochodzimy do takiego oja, nie? W sensie jak to wycięliśmy, efekty są zawsze dobre i one są nieintuicyjne, nie? W sensie wydaje ci się najpierw, że stracisz. Tak samo... One są odważne, po prostu trzeba mieć odwagę. No to trudniejszy temat, zwalnianie na przykład, czy optymalizacja jakaś tam, ona też często przynosi dobre efekty w jakiejś tam perspektywie. Wiem, że wy jako taki zupełny turkus zaraz pewnie do tego gdzieś tam przejdziemy. Nie wiem, czy tak podchodzicie, gdzieś słuchają twoich nawet materiałów. Dzisiaj mieliśmy takie rozmowy. Bardzo, bardzo ciężkie, które jakby powodują, że musimy się zmierzyć z danymi, z liczbami, nie? No, dokładnie. A ja mam takie doświadczenie, popełniłem dziesiątki błędów. Myślę, że skrzywdziłem wiele osób w historii też. W sensie za wcześnie zwalniając, albo zwalniając nie przez to, że one były złe, tylko przez to, że ja nie umiałem. I to na pewno w historii było tego dużo. Dlatego jestem dzisiaj dużo ostrożniejszy, jak mówię o tym. Ale z drugiej strony też widziałem, że jak prawidłowo się to umiejscowiło, to jak dużo to dawało w ogóle całej organizacji. I teraz znów bierzemy udział w warsztatach i podam przykład jakiś bez nazwy. Ktoś mówi, że musieli zrestrukturyzować firmę, bo nie było ich stać, jakby na nie mogli pozyskać kolejnej rundy. I z 1200 pracowników musieli zejść do 750. I efekt jest taki, że po prostu wystrzeliwują zysk i przychody wystrzeliwują w kolejnym roku, bo się skupiliśmy, przestaliśmy się skupiać na wszystkim, zaczęliśmy się skupiać na tym, co jest korem naszym, takim, nie? Korzeniem czy kręgosłupem. I potrafić biznesu. Zrezygnować. Dokładnie. To jest sztuka. Więc tak. Bo większej ilości rzeczy musimy zrezygnować, niż się podejmiemy. I sztuką jest jakby rezygnacja z tych wszystkich innych rzeczy, których nie chcemy robić. Tak, a jeszcze ubrać to, żeby ludzie to rozumieli czemu, żeby nie... Bo jak ludziom powiesz 5 razy nie, no to będą, to wiesz, łatwo uznać, że nie będę przychodził z pomysłami, bo wszystko jest odmawiane, nie? Musisz stworzyć taką kulturę, w której bezpieczne jest opowiadanie o pomysłach, a z drugiej strony...
Nie każdy pomysł musi być ten tym najważniejszym. I to jest najtrudniejsza. Ktoś kiedyś podpowiedział, że średnio 97 pomysłów jest ubijany, procent, i że warto tak zakomunikować ludziom, że przedstawiajcie pomysły, ale z góry wiedzcie, że około 97 mega to jest. Wyleci. A mnie pierwszy raz nie rozumiałem, jak czytałem książkę, to była właśnie Jobsa. Jak on powiedział, że parafrazuje, że więcej satysfakcji sprawia mu to, czego nie robi, niż to, co robi. Mm-hmm. Ja początkowo mówię, kurczę, ale on jest, mówię, ma myślenie, mówię jakieś takie. Dziwne, nie? Ja byłem na tym etapie, gdzie jeszcze tego nie rozumiałem. Ja byłem na etapie, kiedy myślałem, że wszystko da się połączyć. Że jak trzy osoby cię poproszą o różne rzeczy, to że zawsze znajdziesz wspólny mianownik. A nie, nie warto. Nie warto. Nie warto. Traci się własny kręgosłup też. Tak, musisz mieć swój kręgosłup, ktoś musi mieć kręgosłup, nie? I na początku w firmie 20-osobowej warto w ogóle. Znów startupowa wiedza. Do 50 osoby powinieneś mieć wyznawców. Nie? W sensie tak często tak mówią, że te osoby powinny być gotowe się pokroić jakby za to, co robią. Nie? Tak powinny startupy przyjmować. Potem to już wchodzą korporacyjne elementy. Nie? W sensie powyżej 50 osoby, ale do 50, że powinni to być to totalni ludzie, którzy jakby totalnie pasują culture fit, jak to ładnie mówią, czyli podobne wartości, podobne podejście do rzeczy. Wiadomo, różni. Nie tożsame osoby, czyli tak różne umiejętności, ale te same wartości. My musieliśmy wrócić do tego, w sensie, bo nawet na 25-osobowej firmie widziałem, że nie jest tak, że po prostu odpuściliśmy rekrutację. Aula, o której mówiliśmy, trochę nam przywróciła w głowie, że ty stary, oni mają rację, w sensie. I chodzimy od tego czasu znowu na wszystkie rekrutacje i ubiliśmy kilka kandydatur, które na przykład jakiś lider chciał. Ubiliśmy, może inaczej, bo nie mamy takiego, że ja mogę zablokować jakby, ale mówię mu argumenty, słuchaj, on tam był mega niedojrzały w tej dziedzinie i nie chodzi o, nie wiem, będzie słabym programistą, tylko dziwnie się wypowiadał na ten temat, w sensie widać, że ma niepoukładane w głowie, jeżeli chodzi o takie, wiesz, o podejście do zmian i tak dalej, i nie chcemy tego, bo nie chcemy kogoś uczyć życia, nie? Wolimy przyjąć osobę, która jest otwarta na coś, nie? Więc czasami możesz u nas na przykład uzyskać odmowę jakby i nie będziesz do końca wiedział, chociaż w feedbacku zawsze dajemy prawdziwe powody. W sensie tylko pytanie, czy jesteś też gotowy przyjąć. Gotowy je przyjąć, nie? No. To ja bym tak na koniec podsumował z perspektywy tych twoich doświadczeń. To takim chyba najważniejszym wnioskiem, który płynie dla kogoś, kto by chciał założyć firmę, bo z takim przesłaniem też wychodzimy, albo dla kogoś, kto pracuje i nie wie, czy pracuje we właściwej firmie, bo to dwie strony może działać. To ważne jest, żeby firma miała kręgosłup. Zdecydowanie. Dwa, żeby osoby, które pracują w firmie, czuły ten kręgosłup, a jak nie czują, to lepiej niech znajdą sobie ten kręgosłup, w którym się czują. I to jest ta poszukiwanie tej kultury i tego czegoś, co jest jakby wspólne. Bo inaczej będziemy się męczyć. Inaczej jakby będziemy stracili swoje życie. Dokładnie. I niczego dobrego raczej z tego nie wyjdzie. I niczego dobrego nie osiągniemy. To jest takie, co płynie, co może jest trochę takie na zakończenie dość odważne, ale generalnie stracimy czas. Jedna i druga strona straci czas. Przynajmniej ja tak robię, tak? W sensie, i u mnie to działa i do tego bym zachęcał. Ja staram się to robić na wszystkich przestrzeniach. Mówię też o życiu osobistym, w sensie tak sobie dobieram znajomych, tak sobie z żoną się dobraliśmy, bardzo podobny kręgosłup, ale nie rozumiałem na tamtych etapach, dlaczego tak robię. W sensie bardzo często było to intuicyjne. Szukałem, błądziłem i miałem jakieś takie, czemu mi się ciągle coś nie podoba, czemu. A po latach nagle wszystko się składa. I to też z Jobsa chyba było, że musisz łączyć, układać kropki i wierzyć w to, że one się jakoś magicznie połączą na końcu. I do tego bym zachęcał, ale najważniejsze jest stawianie kropek. Nie? Czyli podejmowanie decyzji, nie unikanie, zmienianie, jeżeli coś ci nie pasuje. Nie? W sensie w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy potrafią długo pracować w jakimś chorym środowisku, gdzie chociaż w sumie masz ten etap, że. Ale nawet nie chorym, bo nieraz to jest kwestia tak. Że jesteś nieszczęśliwy po prostu. Że tak, że niedopasowanie powoduje, że ktoś inny, nawet może świetnym to środowisku pracować, ale niedopasowanie spowoduje, że on się męczy. I ta świadomość, żeby albo zespół powiedział, słuchaj, twoje miejsce gdzie indziej i jak sobie znajdziesz, masz talenty w tym, no to będziesz szczęśliwy, tak w skrócie. Nie? Dobra, zgoda. To też, nie? Że tu dwie strony, bo nieraz obserwuję nawet świetne osoby,
tylko niedopasowane, czyli jakby zbłąkane, że znalazły się one, nie połączą tych kropek. No i po to ktoś powinien pomóc czasem. Nie? Właśnie o to chodzi, że to jest ta dojrzałość, nie? Czy zespołu, czy szefa nad kimś, czy generalnie otoczenia bliskiego, które powie, słuchaj, chyba to nie do końca dla ciebie. Tak, tylko układamy sobie, że to jest trudne, bo tą osobę to zaboli i może nawet czasem wyjdzie sfrustrowana, tak? Albo ci coś nawytyka, to się zdarza. Tak, nie, kwestia gotowości, przyjęcia i to jest też to, co ty mówisz, że często pierwszy koniec się odrzucamy, ty też odrzucałeś. Ja też odrzucałem, dokładnie. Ile razy mojej żonie odrzucałem, jak ona mi tam coś mówi, że wydaje mi się, że tam karmisz ego, nie? Nie, to na ciebie to no, ego na się powie, że nie. Bo... no, dokładnie. To jest naturalne. To są fajne takie, myślę, wnioski, żeby jednak, żeby na końcu połączyć te kropki, to musimy świadomie je stawiać. I wierzyć, że jakoś się uda. Że jakoś się uda. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dzięki. No i mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak się spodobało, to dajcie znać. Możecie też oczywiście zgłaszać swoje kandydatury do tego programu. Jesteśmy otwarci. A gdybyście chcieli coś więcej, oczywiście, to damy linki w opisie i będziecie mogli bezpośrednio Mateusz jakby tutaj i poznać jego firmę, i poznać wszystkie najważniejsze aule, którą dodamy w opisie. Te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, znajdziecie w opisie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć.